Nowoczeska, witam Was serdecznie w kolejnym, szóstym już odcinku podcastu Krakowia Maraton. A moim gościem jest dzisiaj biegaczka, trenerka biegania, medalistka Mistrzostw Europy, uczestniczka Mistrzostw Świata, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski i lekarz weterynarii Katarzyna Bronia-Topska. Cześć Kasiu. Cześć, bardzo mi miło. Do tej listy krakowianka, ale ostatnio chyba coś się w tej kwestii zmieniło. Opowiesz nam, skąd się łączymy? Tak, no jestem teraz w Szwecji i to na samej północy, prawie już na kole podbiegunowym, ale ciągle czuję się krakowianką, także nadal jestem krakowianką, tylko trochę daleko. Lecz cóż, że z Szwecji. Tak, myślałam, żeby tak zatytułować tę rozmowę i cóż, że ze Szwecji się łączymy, dalej duchem jesteśmy w Krakowie. Kasię Bronia-Topską znacie z naszych treningów biegowych, przygotowujących do naszych krakowskich imprez biegowych w ramach cyklu Trenuj w Krakowie, gdzie pomagała, doradzała Wam. Oczywiście możecie ciepłe słowo zostawić w komentarzu do Kasi, zawsze optymistycznej, zawsze uśmiechniętej, inspirującej, no, triumfatorki biegów sylwestrowych, triumfatorki naszego biegu trzech kopców. A co w tej Szwecji robisz teraz? Leczę szwedzkie pieski i kotki, a głównie ich zęby. Jestem weterynarzem, lekarzem weterynarii, poza tym, że biegaczką. No i jakoś tak to się wszystko wydarzyło, że postanowiłam spróbować swoich sił za granicą. No i jestem. Podoba Ci się tam? Podoba mi się, chociaż tęsknię za Krakowem. Wręcz śmieją się tu troszkę ze mnie, bo cokolwiek nie mówię, to zawsze nie, w Krakowie jest lepsze. Nie, w Krakowie... A, rozumiem, że rozmawiacie po angielsku, czy szwedzki już zdążyłaś opanować? No na razie po angielsku. Coś tam czasem dukam po szwedzku, ale na razie uczę się dopiero 3 miesiące, także to jeszcze nie mówię płynnie. Pierwsze w Twoim życiu, miłość do zwierząt czy miłość do biegania? Bo też dosyć wcześnie zaczęłaś, prawda? Tak, no ciężko powiedzieć. Myślę, że szło to równolegle. Zawsze kochałam zwierzęta, no i zawsze też lubiłam ruch. No jak odkryłam bieganie, no to się całkiem zakochałam. Także no, ciężko mi wybrać, co jest ważniejsze. Chociaż bez biegania, no to nie wyobrażam sobie życia. Biegałaś w różnych zakątkach Polski, Europy, świata, w Toro, w Brukseli, w Ammanie, w Dublinie, w Ostrawie, w Göteborgu, w Pradze, w Belgradzie, a jak się biega w Szwecji? Ciekawie. No teraz już mamy naprawdę wiosnę, w końcu. Jest ciepło, śnieg odmarł. Praktycznie już w ogóle nie ma śniegu, ale początki były trudne, rzeczywiście biega się troszkę inaczej przy temperaturze minus 25 stopni, ale da się. No i też co ciekawe tutaj w Szwecji, w każdym nawet najmniejszym miasteczku jest hala lekkoatletyczna, także rzeczywiście jest gdzie biegać, nawet mimo tej srogiej zimy. No jest to na pewno duża różnica, bo w Polsce mamy obecnie, myślę, że łącznie 3, może 4 hale lekkoatletyczne, do niedawna były tylko 2 na całą Polskę, a tutaj w małym miasteczku 20-tysięcznym jest piękna hala. No ale oni mają długo zimę, więc muszą sobie jakoś radzić. Kasiu, a jak się biega w takich niskich temperaturach, o których powiedziałaś? Szwedzi mają powiedzonko, że nie ma złej pogody, tylko jest złe ubranie. Myślę, że w Polsce jest podobne, ale no, na pewno trzeba się dobrze ubrać. No i chodzi o to, żeby... No, dużo daje ubranie termiczne, rzeczywiście. Czyli no może nie aż tak grube ubrania, tylko rzeczywiście no, dobre materiały, dobrze pracujące. I da się biegać. No i na pewno... jakaś chusta zasłaniająca lekko usta też pomaga. No i trzeba biegać szybko, wtedy nie jest zimno. Przy takich mrozach jedynie biegając można czuć komfort termiczny,
Więc warto wtedy biegać. No i tutaj jeszcze u nas w Szwecji często też możemy oglądać zorze, więc bieganie można połączyć z obcowaniem z naturą. A jak to środowisko biegowe w Szwecji wygląda? Masz już jakąś swoją grupę, z którą biegasz, orientowałaś się? Jak to jest z kobietami w Szwecji, biegami? Byłam na jednym treningu grupy biegowej, także spotkałam parę osób. No to też jest... Mimo, że w Szwecji to ten sam typ zakręconych super ludzi, biegaczy. Także... Taki hashtag popularny. Tak. Nie łączy ludzi, jest taki hashtag. Dokładnie, biegacie, to już nieważne skąd jesteś, ale jak biegasz, to jesteś trochę szalony. Także byłam na jednym treningu, ale raczej trenuję sama. Przy ulicy, przy której mieszkam, jest stadion, więc też mogę robić trochę szybszych treningów. No i bieganie też jest tutaj popularne, mimo tego, że oczywiście w Szwecji myślę, że prym wiodą sporty zimowe. Tutaj u nas w miasteczku głównie hokej, bo mamy dobrą drużynę hokejową, ale sporo ludzi biega i rzeczywiście teraz jak jest ładna pogoda, to często można dużo osób spotkać, co jest, no też porównując jakby ilość mieszkańców, która jest tutaj w północnej Szwecji, ilość w ogóle ludzi do tego, ilu jest biegaczy, to myślę, że dużo osób bardzo biega. A czy ktoś już się zorientował, jakie ty masz osiągnięcia, jakie ty masz doświadczenia? Już się ktoś przygaduje, żebyś go potrenowała, żebyś dała parę rad? Zdarza się, to prawda. Nawet już spotkałam jednego trenera, który też chciał mnie trenować. Będę startować w biegu ulicznym w miasteczku nieopodal w następną sobotę, także myślę, że też poczuję trochę atmosfery zawodów i pewnie spotkam kolejnych biegaczy, ale no tak, na razie głównie spędzam czas ze zwierzętami, ale być może jakieś tutaj zawodników znajdę. Kasiu, a czy to jest tak, że zawsze widziałaś, że to bieganie to jest to była bardziej pasja, czy był taki pomysł, żeby to był sposób na życie, sposób na zarabianie, czy ty zawsze wiedziałaś, że docelowo chcesz być właśnie lekarzem weterynarii? Kurczę, no u mnie chyba nigdy nie było takiej myśli, że rzeczywiście to bieganie może być tylko moją pracą. Myślę, że też tutaj zasługa moich rodziców, którzy jednak zawsze tutaj motywowali mnie do nauki. Także no zawsze równolegle robiłam coś innego. No sama nie wiem, jakby czy mogłabym więcej osiągnąć, skupiając się tylko na bieganiu, choć kiedyś znany psycholog, pan Jan Blecharz, który współpracował dawniej z Adamem Małyszem, powiedział mi, że są osoby, które muszą robić dwie rzeczy naraz, tak zwane dwutorowe, bo jak zrobią jedną, to ona nie wychodzi dobrze. Więc myślę, że może u mnie to jest tak, że ja jednak zawsze muszę robić coś jeszcze dodatkowego, bo jak się skupiam na jednym, to raz spróbowałam tylko trenować, rzeczywiście poświęciłam rok na trening i nie do końca to wyszło, chyba zbyt dużą presję na siebie nałożyłam i jakby chyba nie umiałam sobie z tym poradzić, także jak trochę rozpraszam myśli czymś innym, to jest lepiej. A ile miałaś lat, jak pierwszy raz wystartowałaś w zawodach? Myślę, że około 11-12. Takie regularniejsze treningi. No wiadomo, że na początku to była bardziej zabawa, ale zaczęłam w wieku właśnie około 12 lat. Ale pierwszy bieg, w którym wystartowałam, to był bieg samorządowy na krakowskich Błoniach.
Kraków rzeczywiście mocno, tak. Mocno jest związany z twoją biegową historią. Natknęłam się na takie badania marki ASICS, naszego też partnera, sponsora naszych maratonów, biegów krakowskich, że przeprowadzone w Europie Zachodniej, że 1/3 kobiet swoje zamiłowanie do aktywności fizycznej zawdzięcza osobom z bliskiego otoczenia. Jak to było u ciebie? Czy ciebie ktoś tym zaraził? Czy ty od małego wykazywałaś jakąś taką tendencję? Byłaś szybsza niż inne bobasy? Jak to się... Skąd człowiek wie, że on chce po prostu biegać? Na pewno byłam ruchliwa, bo raz nawet wypadłam z wózka. Ale... No, mnie wypatrzył mój pierwszy trener, Roman Kołodziej, właśnie podczas zawodów na krakowskich Błoniach. No i też trafiłam na wspaniałą kobietę, moją pierwszą nauczycielkę wychowania fizycznego, która naprawdę wypatrzyła ten mój talent i to ona mnie zabrała na te pierwsze zawody. Miała chęci i, no i też chciało jej się pojechać ze mną też na zawody wojewódzkie i rzeczywiście poświęcała czas na to, żebym mogła zakosztować tego sportu, więc myślę, że trochę osoby trzecie mi w tym pomogły, no a później tak naprawdę no, jak okazało się, że jestem w tym dobra i przyszły te sukcesy, no to chciałam też to robić, na pewno to mnie motywowało mocno. A twoje największe osiągnięcie sportowe, co było dla ciebie takie najważniejsze, przełomowe? Zawsze mówię, że najbardziej cieszyłam się z pierwszych wygranych mistrzostw Polski w takiej najmłodszej kategorii, one nazywają się Mały Memoriał Janusza Kusacińskiego. I wtedy była hulajnoga. Hulajnoga, dokładnie. I wygrałam tą hulajnogę, nie elektryczną. No i wtedy byłam tak szczęśliwa i w ogóle no, chyba najbardziej. No ale moje największe osiągnięcie, no to myślę, że brązowy medal mistrzostw Europy właśnie z Göteborga, ze Szwecji, także ta Szwecja mnie prześladuje z 2013 roku. Że ten kraj rozważałaś pod kątem kariery tej już zawodowej jako lekarza weterynarii, że miałaś ten sentyment, że to właśnie tam się to udało? Trochę miałam sentyment, ale akurat z tą pracą wyszło przez przypadek, jak wszystko w moim życiu dosyć wychodzi przez przypadek, raczej jestem otwarta na nowe wyzwania i przygody, więc jak się pojawia jakaś szansa, no to staram się z niej skorzystać, ale z tym Göteborgiem rzeczywiście troszkę jest połączona moja praca, bo mój teraźniejszy szef właśnie powiedział, że jak wygooglał moje nazwisko i właśnie zobaczył, no, jakby na szwedzkich stronach było dużo artykułów, jako że Mistrzostwa Europy były wtedy w Szwecji, właśnie o mnie, no to stwierdził, że nie, to on już koniecznie musi do mnie zadzwonić i namówić mnie o tą pracę. Tak, bo wydaje mi się, że żeby być sportowcem z osiągnięciami, żeby być biegaczem, to jest potrzebny taki zestaw cech, który myślę, że przez pracodawców jest ceniony. Jak ty byś to określiła, ten gen? Jakie trzeba mieć cechy, żeby wytrwać, żeby coś osiągnąć w tym sporcie? No na pewno trzeba być takim trochę niezłomnym i nie przejmować się tymi porażkami, bo jednak one przychodzą wbrew pozorom częściej niż te wielkie wygrane. No i no myślę, że no na pewno jest to pracowitość, bo żeby coś osiągnąć, no to rzeczywiście no trzeba się temu poświęcić przede wszystkim. No myślę, że my sportowcy też mamy coś takiego, że potrafimy oddać całe serce w coś, więc cokolwiek nie robimy, no to chcemy to robić na maksa. No myślę, że to też jest taka cecha, że nam się chce po prostu. W tej rozmowie, którą przeprowadziliśmy z tobą w ramach cyklu Krakowianki, z kolei Kobiety w sporcie, powiedziałaś takie fajne zdanie, że kiedy jesteś mistrzem, to musisz mieć świadomość, że tym mistrzem jesteś w tym momencie, ale w każdej chwili może zdarzyć się ktoś, kto cię prześcignie, więc ja to odczułam jako taką dużą pokorę w tej stronę.
Tak, no myślę, że sport bardzo uczy pokory. Oj, tak. I ta pokora przydaje się we wszystkim, bo właśnie no, cokolwiek się nie robi, jak już sobie myślisz, że nie, no już jestem najlepsza w czymś, no to zawsze przyjdzie coś, co cię zaskoczy. Także no fajnie po prostu, może też uczy tego, żeby no właśnie nie myśleć o sobie tylko przez pryzmat tych zwycięstw, że jak coś ci się udaje, no to znaczy, że jesteś wspaniała i jesteś fajną osobą, a jak coś tracisz, to znaczy, że jesteś do niczego, że po prostu no, trzeba mieć to takie wewnętrzną motywację i to takie poczucie własnej wartości. Oj. To też jest na pewno istotne, zwłaszcza, że początki biegania w Polsce były takie, że nie było to popularne i trzeba by się było wykazać taką odwagą, żeby wyjść na ulicę i zacząć biegać i wskazywali palcem. Wiemy to z rozmów z naszymi wytrwałymi biegaczami, z osobami, które zaczynały Krakowia Maraton od naszej wytrwałej Agnieszki Kuś, że ubrać się w leginsy i biegać wzdłuż bulwarów Wiślanych to była odwaga w tym czasie i bardzo człowiek zwracał na siebie uwagę. Teraz oczywiście ten ruch, sport i bieganie stały się bardzo modne, ale jeszcze wrzucę do tych badań, o których wcześniej mówiłam, marki Atik. Tam też padło coś takiego, że dwukrotnie więcej kobiet, ponad dwukrotnie, biega po to, żeby poprawić sobie samopoczucie psychiczne, a nie ze względów takich fizycznych, wyglądu. Jak to jest u ciebie z tym bieganiem? Ja też się wpisuję. Nie, no tak, to ja nie wiem, jak ktoś może żyć bez biegania. Po prostu no to jest taki wentyl bezpieczeństwa, naprawdę. I w ogóle wydaje mi się, że bieganie to jest jedna z takich rzeczy, które pozwalają ci jeszcze, dają ci w życiu czas na zastanowienie się nad czymś, że jednak naprawdę ciężko się tak wyłączyć od świata zewnętrznego w dzisiejszych czasach, bo jesteśmy cały czas w kontakcie, a to rzeczywiście no to jest taki czas, nawet jak słuchasz tej muzyki, no to jednak jesteś bardzo samym, okej, no biegając w grupie jest troszkę inaczej, co też ma swoje zalety, ale jednak no to jest samotność długodystansowa. Powrót do świata bez social mediów, bez powiadomień, tak. Bez alertów wyskakujących na ekranie. Chodź na zachodnu. Wchodzimy w formę podcastu, bo oczywiście on jest w formie wideo na naszym YouTubie, ale też na Spotify, żeby właśnie biegając móc sobie odpalić i dowiedzieć się czegoś interesującego, od inspirujących osób, od osób z osiągnięciami. Także serdecznie Was zachęcamy do zaobserwowania właśnie i zasubskrybowania kanałów naszych na Spotify i na YouTubie. Czyli po prostu bez biegania sobie nie wyobrażasz, a czy ta siła fizyczna też, która z tego wynika i kondycja w Twojej codziennej pracy z kolei przydają się? Tak, dzisiaj dwa psy chciałam zjeść i zdążyłam uciec. Na ulicy, tak? Nie, w pracy. W gabinecie. Nie, no chyba trzeba utrzymać, nie? Przy szczepieniu. Dokładnie, a poza tym ja wyrywam te zęby, też muszę mieć tutaj krzepę. Pani doktor, stomatolog i nie weterynarz. Ja słuchaj, przygotowując się do tego wywiadu, przejdźcie naprawdę każdego, ja tego się dowiaduję. Ja dopiero czytając, natrafiłam na informację, że nie weterynarz, że to jest z łaciny i to musi być lekarz weterynarii, bo weterynarz to jest opieka zwierząt. Także... No tak, oczywiście, powiedzmy tak, to z tymi tytułami nie ma co aż tak, no ale niektórzy rzeczywiście się obrażają, jakby wiem, że weterynarz to jest. Weterynarii. Jak ty to postrzegasz? Chociaż teraz już jesteś w Szwecji, to już te kwestie językowe polskie nie ma. Tak, to już jestem teraz weterynarz. Ale jeszcze tylko chciałam wrócić do tego pytania, bo no też wydaje mi się, że zdrowie psychiczne łączy się ze zdrowiem fizycznym. No to też pewnie chodzi o to, że biegając też lepiej się czujemy, fajniej wyglądamy, więc to nasze zdrowie, to nasze samopoczucie jest też lepsze, więc no myślę, że jakby to jest połączone. Planujesz jakieś takie starty w zawodach, uczestnictwo
na wyniki, czy jest bardziej rekreacja, jak trenujesz? No, bardziej rekreacja, choć no jednak lubię wygrywać. Także może jeszcze będę startować właśnie w biegach ulicznych. Może mi się uda wystartować w którymś z biegów krzyjakowskiej triady. Także no amatorsko, ale jednak... Ile półmaraton? No właśnie tak. Coś tak planuję, że muszę w końcu prowadzić jakiś dłuższy dystans. Rozważam, ale spokojnie. Daję sobie czas. Stanąć na podium, powiedz mi. No uzależniające uczucie, bardzo. Chciałoby się więcej i więcej tych podiów. No ale chwilowo jest to, jakby ta chwila jest wspaniała, no ale tak jak powiedziałam właśnie w tym ostatnim wywiadzie, no to nie jest tak, że już na zawsze się tak czujesz. Ale trzeba doceniać, że można w tym danym momencie poczuć się takim. Ale to zawsze będzie, to już na zawsze będziesz mogła się tym pochwalić i mieć to w głowie i być z tego dumną. Powiedziałaś o tym, że jest stadion obok, że możesz też spróbować tych szybkich biegów. Jaki rodzaj biegania jest twoim ulubionym? No bo biegałaś i przełajowe, i te właśnie 1500 metrów, i dłuższe dystanse. No naszych biegaczy przygotowywałaś do długodystansowych biegów. Jesteś ekspertką, właściwie taką wszechstronną dziedziną biegania. Co tobie sprawia największą frajdę? Kurczę, największą frajdę jednak sprawia to trochę szybsze bieganie. Ten mój dystans 1500 to jest to, co lubię najbardziej. Oczywiście o wynik, nie? Bo jak już mamy te dłuższe biegi, jak ktoś ma parę kilometrów, paręnaście czy kilkadziesiąt, to wtedy to już rzeczywiście bardziej chodzi o samo ukończenie, o to wyzwanie, a przy tych krótkich to jest jednak chyba wtedy jest to oparcie na wynik, nie? Tak, a poza tym też to jest inny rodzaj wysiłku, jednak tu jest bardziej, no, jednak wchodzi ten beztlenowy wysiłek, więc cierpienie jest większe, inne na pewno niż w biegu dłuższym, no ale takie obezwładniające. No i rzeczywiście te szybsze treningi dają coś takiego, że później sobie myślisz, dobra, przetrwałem ten trening, to już mnie nic w tym życiu nie zaskoczy. Nie dałem się. Niezła dawka endorfin. Tak, później są te endorfiny, dokładnie. Poleciła, żeby zacząć bieganie? Jak byś zachęciła nową osobę? Od czego byś jej poleciła zacząć? No, najważniejsze jest zacząć. Także no, myślę, że po prostu trzeba zacząć. No i najważniejsze jest to, jeśli samemu nie ma się... w sumie nie mając kontaktu z żadnymi biegaczami, nie mamy pojęcia, jak to zrobić, jak zacząć, o co w tym chodzi, więc może fajnie skontaktować się właśnie z jakimś trenerem, albo najpierw można spróbować właśnie treningów, tak jak u nas w Krakowie, te otwarte treningi z Urzędu Miasta, z Krakowia Maraton, albo jeśli wstydzimy się rzeczywiście od razu zacząć z kimś innym, no to można spróbować też poczytać o treningach w internecie na przykład. No ale najważniejsze jest to, żeby sobie dać czas, bo te początki są trudne, no i też chodzi o to, żeby po prostu nie zacząć od razu za szybko biegać, i no bo to nas zniechęci, żeby sobie zacząć od marszu biegów i też z początku, żeby to było tak naprawdę więcej marszu niż biegania, i bo wiele osób myśli, o świetnie, dobra, idę, dzisiaj przebiegnę 5 kilometrów i biegnie, no jak ma jakieś, ten ktoś jakieś predyspozycje, to może i nawet przebiegnie te 5 kilometrów, ale później będzie dochodzić tydzień do siebie, no i na pewno nie jest to przyjemne, no i jest to zniechęcające, no bo jednak chodzi też o ten czas wysiłku, a nie do końca o to, żeby po prostu biec najszybciej jak potrafimy. Wrócisz. Kiedy nas odwiedzisz? W czerwcu. W czerwcu planuję wakacje w Polsce. No, ale na razie jeszcze tu zostawię. Nie wiem jak długo też. Ruszają zapisy do półmaratonu naszego. Także serdecznie Cię zachęcam. Dziękuję. Jednak zdecydowałam. Może jednak za rok.
Dobrze. Trzymamy to słowo, trzymamy to słowo. Bardzo, bardzo Ci pięknie dziękuję za spotkanie, że znalazłaś czas, że w pracy się z nami wręcz połączyłaś po pracy. Życzymy Ci samych sukcesów zawodowych i też tych sportowych, zbudowania drużyny szwedzkiej. No i bardzo, bardzo liczymy na spotkanie jeszcze na naszych krakowskich biegach. Na pewno się spotkamy. Coś na pewno wystartuje w niedługiej przyszłości w Krakowie. No i tęsknię za wami. Dziękujemy. Do zobaczenia. Trzymaj się ciepło. W tej zimnej sesji. O, już nie jest tak zimno. Dziękuję. Do zobaczenia.